Telewizja w Polsce.pl to są gorące pytania. Edyta Hołdyńska, witam Państwa bardzo serdecznie w studiu. Witam także gości. Rafał Bochenek, Prawo i Sprawiedliwość, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor, witam Państwa. I Miłosz Motyka, Polskie Stronnictwo Ludowe, dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, mówić będziemy o kampanii wyborczej, ale właśnie w takich konkretach, bo wiele już się od tej konwencji otwierającej kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, szerzej Zjednoczonej Prawicy, wydarzyło. I no właśnie, czy to zepchnęło Zjednoczoną Prawicę do defensywy? Czy możemy mówić o tym, że osoby, które pojawiły się w sztabie wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy, przykuły mocniej zainteresowanie mediów, przynajmniej w tym pierwszym okresie kampanijnym, niż sam prezydent? No i kto chce upokorzyć Jolantę Turczynowicz-Kieryło, czyli szefową sztabu? W ramach wprowadzenia Gazeta Wyborcza opisała to, co się wydarzyło w Milanówku w czasie poprzedniej kampanii wyborczej, kiedy to pani mecenas, jak przedstawiła to Gazeta Wyborcza, miała złamać ciszę wyborczą i roznosić ulotki, po czym pogryźć człowieka, który miał dokonać zatrzymania obywatelskiego. Co się wydarzyło? Jolanta Turczynowicz-Kieryło tłumaczyła, że działała w obronie nie tylko własnej, ale także swojego dziecka, z którym spacerowała. Na spacerze była także dwójka ich zwierząt. I tutaj tweet szefowej sztabu Andrzeja Dudy. Gazeta Wyborcza sięgnęła dzisiaj bruku, stanęła po stronie damskiego boksera przeciwko matce broniącej dziecko, ukryła opinie lekarskie, że sprawca mnie dusił, zataiła, że zaatakował nas zawodowy hejter opisywany w mediach społecznościowych. Co się wydarzyło dalej? Ano właśnie zareagowała opozycja, a także związani z opozycją, można powiedzieć, dziennikarze. Pokażmy także inne tweety, między innymi Katarzyny Lubnauer, bardzo proszę. Katarzyna Lubnauer i jej tweet. Szefowa sztabu prezydenta Andrzeja Dudy nie będzie raczej atutem w tej kampanii. Jej opinia na temat wolności słowa, roli kobiet, a także użycia zębów w kampanii może nie być powszechnie akceptowana. Panowie, czy to wydarzenie będzie miało jakikolwiek wpływ na wynik wyborów prezydenckich? Jak panowie oceniają to, co się wydarzyło? Rafał Bochenek. To znaczy, ja myślę, że ta kampania, która jest przed nami, na pewno będzie kampanią bardzo gorącą, bo już teraz jest bardzo dużo różnych emocji, pojawia się mnóstwo informacji, również i tych nieprawdziwych, fejkowych. Ten cały taki nastrój związany ze spotkaniami polityków na trasie również jest mocno podgrzany i ta temperatura niemalże jest doprowadzona do poziomu wrzenia, z uwagi chociażby na to, co działo się w Pucku, prawda, i te skandaliczne okrzyki, wulgaryzmy, które padały wobec głowy państwa, nie w trakcie jeszcze kampanii, ale tak naprawdę i u jej progu, w trakcie uroczystości państwowych, które były zakłócone przez obwoźną grupę hejterów Platformy Obywatelskiej. I no przykro obserwować tego typu wydarzenia. Ta sytuacja ze szefową sztabu oczywiście tak naprawdę wpisuje się w pewien ciąg zdarzeń i ataków medialnych również na sztab pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wierzę w to, że skupimy się bardziej na merytorycznej kampanii, bo Polacy chcą wiedzieć, co mają do powiedzenia poszczególni kandydaci, jakie mają programy, i taka będzie właśnie ta dyskusja w nadchodzących tygodniach. Natomiast jeszcze jedna rzecz, panie redaktor, bardzo ważna. Wczoraj mieliśmy spotkanie w Jachrance między innymi z panem prezydentem Andrzejem Dudą, który apelował i powtarzał, zresztą to już nieraz publicznie także artykułował, jak ważna jest kulturalna, życzliwa kampania również w stosunku do oponentów politycznych. I wielokrotnie o tym pan prezydent mówił. Warto sobie przypomnieć, jak zachowywał się pan prezydent Andrzej Duda wtedy, kiedy jeszcze był kandydatem 5 lat temu, i jak krytycznie odnosił się do wydarzeń, jakie miały miejsce w Nowym Targu wobec ówczesnego pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Niestety, przykro na to patrzeć, ale dzisiaj takiej krytyki nie słyszę z ust pani Kidawy-Błońskiej, a wręcz padają takie sformułowania, że to jest, wszystko się mieści w granicach normy. No pytanie, czy to już jest ta norma, czy jeszcze za chwileczkę musi dojść do czegoś jeszcze dużo bardziej straszniejszego, żeby wreszcie politycy Platformy Obywatelskiej się opamiętali i wreszcie przeprosili, bo to oni tak naprawdę inspirują bardzo często te działania i zachęcają ludzi, dają przyzwolenie na tego typu akcje, z którymi mamy teraz do czynienia.
No, ataków obelżywych na urzędującą głowę państwa nie powinno mieć miejsca i to z żadnej ze stron politycznych, tylko ja nie słyszałem właśnie słów potępienia wobec skandalicznego zachowania, jeśli mieliśmy do czynienia z gwizdami na Powązkach w 2015 roku. Wtedy minister Gliński powiedział, że jeśli chcemy, żeby takich gwizdów nie było, to należy sobie wytresować społeczeństwo. Gdyby wtedy może było jasne potępienie takich zachowań, to dzisiaj nie mielibyśmy tego żniwa, które w ostatnich latach zostało zasiane, czyli widzimy, jak te emocje polityyczne przenoszą się nie tylko i wyłącznie na samych. Ja w ogóle się no pamiętam do 2005 roku. Oczywiście, wtedy, tak, kiedy, nie wtedy, kiedy się... Donald Tusk przegrał wybory prezydenckie z panem prezydentem, profesorem Lechem Kaczyńskim, i tak naprawdę od tego czasu ta mowa nienawiści, ten wielki hejt pewnych mediów zblatowanych ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej i się rozpoczął. I za ten podział odpowiada tak samo Platforma, jak i PiS, bo to nie kto inny, ale Jarosław Kaczyński mówił z mównicy sejmowej o zdradzieckich mordach, które też wtedy nie zostały potępione przez pana prezydenta Dudę. Jolanta Turczynowicz-Kieryło i to, co się wydarzyło. Ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o obronę własną, no to chyba jasne jest, że wszyscy pewnie zachowalibyśmy się podobnie i nie dziwię się, można powiedzieć, pani Turczynowicz-Kieryło, że się tak zachowała, działając w obronie własnej. Natomiast zupełnie inne wątki chciałbym poruszyć. Mianowicie, jeśli okaże się, a to jest w sferze wyjaśniania, że pani Turczynowicz-Kieryło jako mecenas łamała ciszę wyborczą, no to też jest godne potępienia, tak? I czy to wtedy nie będzie rzutowało negatywnie na kampanię prezydenta Dudy? No jeśli roznoszenie ulotek nie jest w czasie ciszy wyborczej. To jest narracja gazety wyborczej. Ja mówię o aktach sprawy, a nie o tym, co pisze Gazeta Wyborcza. Nie wiem, co pisze Gazeta, bo nie czytam. Natomiast ja też pamiętam panią Turczynowicz-Kieryło. Broniła pana Glapińskiego. I to dość ciekawie. Wtedy ta wolność słowa, o której teraz jest coś głośno, była w praktyce przez panią mecenas stosowana, bo to pani mecenas wystosowała pismo o usunięcie artykułów, które niby miały wpłynąć negatywnie na wizerunek Narodowego Banku Polskiego, a de facto dotyczyły tylko i wyłącznie wysokich zarobków współpracownik pana Glapińskiego. Wtedy też nie widziałem oburzenia ze strony polityków PiSu na łamanie ewentualnej wolności słowa. Jak widać, pasuje. Jak pan prześledzi chociażby to, co się dzieje w ostatnim czasie, to myślę, że jest wiele przykładów na to, że jednak politycy Prawa i Sprawiedliwości potrafią przeprosić. I pan prezydent Andrzej Duda również potępił i zachowanie z to, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie w parlamencie. Jeżeli chodzi o panią Kidawę-Błońską, a jeżeli chodzi z kolei o panią Kidawę-Błońską, ja nie słyszałem ani razu, żeby pani Kidawa-Błońska potępiła chociażby swoje koleżanki, które wykrzykują różne obelżywe słowa wtedy, kiedy odbywają się obrady w polskim parlamencie. Pani Leszczyna, pan Nitras, pan Rudnicki, który skacze, macha rękami i ubliża osobom, które akurat zajmują głos na mównicy polskiego parlamentu. Nie widziałem również pani Kidawy-Błońskiej, żeby potępiła gest pani Gajewskiej, która podcinała sobie palcem gardło i w ten sposób mówiła, sugerowała, że wszyscy ci, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość i politycy Prawa i Sprawiedliwości w taki właśnie sposób, zostaną potraktowani wtedy, kiedy Platforma Obywatelska wygra wybory. Pan mówi o Platformie Obywatelskiej. Platforma Obywatelska, momencik, odnoszę się do nich, ponieważ z ich strony jest wielki atak na to, na nasze jakieś działania. My potrafimy się cofnąć, potrafimy przeprosić i to zrobiliśmy w ostatnim czasie. Nie przypominam sobie symetrycznych działań po stronie Platformy. A czy przypomina pan sobie słowa Dominika Tarczyńskiego, który wyzywał innego posła z mównicy sejmowej idiotą? Słyszał pan wtedy przeprosiny wielokrotnie. Panowie, Jolanta Turczynowicz-Kieryło odnosiła się do tego, co się wydarzyło w Milanówku na antenie telewizji już w ubiegły weekend. Posłuchajmy słów samej zainteresowanej. Byłam nieprawdopodobnie zdziwiona, że w poważnej gazecie, w Gazecie Wyborczej, pojawia się artykuł, w którym matkę broniącą dziecko przed przemocą opisuje się jako matkę gryzącą agresora. Pani broniła swojego syna. Tak, to jest w ogóle nieprawdopodobne, że można w taki sposób naświetlać sprawę. Natomiast komentarze w mediach społecznościowych bardzo różne, tak jak wspominaliśmy. Hanna Lis nie stanęła w obronie Jolanty Turczynowicz-Kieryło, to delikatnie powiedziane. To nie jest materiał do żartów, jeśli szefowa kampanii prezydenckiej w dużym europejskim kraju poucza o
akcji Hate Stop rzeczywiście pogryzła człowieka, to wszyscy powinniśmy oczekiwać wyjaśnień. Te wyjaśnienia słyszeliśmy z ust samej zainteresowanej. Wracamy do tego, choć no właśnie. No ale tu widzimy, pani redaktor, że jedna i druga na moment, strona. Proszę nie wchodzić mi w słowo. Proszę. Mówimy o jednym przypadku teraz, natomiast panowie wracają rzeczywiście do sytuacji z przeszłości, do różnego rodzaju hejterskich, niehejterskich zachowań. Widzimy, no właśnie, także w tym studiu emocje, które powodują, że ta kampania wyborcza chyba będzie bardzo brutalna. Znaczy ja w ogóle nie wiem, dlaczego rozmawiamy o tych sprawach w tym momencie, dlatego że my powinniśmy dzisiaj rozmawiać o dyskusji merytorycznej, politycznej. Mamy kandydatów, którzy składają pewne propozycje, w jaki sposób przed nami się prezentują i podlegają ocenie. I to na nich powinna być skupiona w tym momencie uwaga, bo to są osoby pierwszoplanowe. Ja chciałbym, żeby sztab naszego prezydenta, pana Andrzeja Dudy, również w ten sposób działał, bo osobą pierwszoplanową powinien tutaj być i jest. Zawsze był, 5 lat temu był i mam nadzieję, że również teraz będzie pan prezydent Andrzej Duda i wierzę w to, że również teraz tak będzie. Nie będziemy się koncentrowali na wątkach pobocznych, bo mnie interesuje to, co do powiedzenia ma, i myślę, że miliony Polaków, pan prezydent Andrzej Duda, bo on jest kreatorem polityki w naszym kraju. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o tę kampanię, na pewno przed nami dużo pracy, wiele tygodni i wiele setek kilometrów do przejechania, wiele spotkań zaplanowanych, sztaby się konstytuują również regionalne. My w Małopolsce powołaliśmy wczoraj taki sztab regionalny małopolski, który ma koordynować się wspólnie z koalicjantami naszymi działania na terenie Małopolski. Jestem osobą wyznaczoną do mediów, do kontaktów z mediami w naszym regionie i ruszamy pełną parą. I mam nadzieję, że ten wielki marsz zakończy się zwycięstwem 10 maja. No jesteśmy, pani redaktor, w kampanii wyborczej i najważniejsze w tej kampanii powinno być przedstawienie własnej wizji polskiej prezydentury przez kandydatów. Ja nalegam do tego, aby... Prezydent Komorowski kiedyś mówił, że jeżeli ktoś ma wizję, to powinien udać się do lekarza. To już tak ironicznie, chociaż ja tak nie uważam, tylko to był ten poziom właśnie. To też pewnie nie budowało dobrych nastrojów wobec polityki. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Ale tak, wizję prezydentury należy przedstawić. Każdy kandydat powinien to zrobić. Powinna w takim wypadku odbyć się debata i my do takiej debaty zachęcamy wszystkich kandydatów. Ja pamiętam, przed wyborami w 2015 roku pan prezydent Duda zachęcał urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Mówił, że byłby to pewien wyraz zaprobaty wobec innych wyborców, gdyby pan prezydent Komorowski do takiej debaty przed pierwszą turą nie stanął, więc liczę, że stanie w ale tych wyborach. Ale uważa pan, że to prezydent nie chce stanąć jak do wierzę, debaty, że będzie, bo... Ja wierzę, że będzie gotowy do takiej debaty. Żadnych, prawda, że będzie momencie... Ale ja wierzę, że do takiej debaty Duda dojdzie. Zarówno ze strony pana prezydenta Dudy będzie pozytywna odpowiedź, jak i ze strony pani Małgorzatki Dybońskiej, która nie stanęła do debaty przed wyborami parlamentarnymi, jak i pewnie nie będzie chciała stanąć teraz. Natomiast myślę, nie chciałbym się koncentrować na tych wątkach, bo naprawdę, znaczy... Ten temat pewnie za chwilę zejdzie z agendy, tak? Pani redaktor przedstawiła wypowiedzi i tweety publicystów związanych z jedną stroną. Pewnie to samo moglibyśmy zobaczyć w innej stacji telewizyjnej, jeśli chodzi o tweety związane z drugą stroną. Ale czy na tym koncentruje się bieżące życie Polaków? Nie, koncentruje się na służbie zdrowia, na poprawie bytu emerytów, na jedna rzecz, tak to naprawdę rzeczywiście... wzroście polskiej przedsiębiorczości. To są bardzo ważne dyskutować, a nie to są kto kogo. To są bardzo ważne wybory, ponieważ dzisiaj właśnie koncentrujemy się na wątkach pobocznych, a przed nami tak naprawdę są bardzo ważne wybory. Jedne z najważniejszych w ostatnich latach, które tak naprawdę zdecydują o tym, jaka będzie Polska przyszłości, jaka będzie Polska w nadchodzących latach i te dla pokoleń budowana. I tutaj należy sobie zadać pytanie, czy chcemy mieć Polskę, gdzie będzie bezrobocie na poziomie kilkunastu procent, czy będzie takie bezrobocie, jakie jest teraz? Czy chcemy mieć Polskę, gdzie świadczenia rodzinne będą wyśmiewane i będziemy szydzić właśnie z ludzi, którzy pobierają chociażby 500+, czy wyprawkę dla dzieciaków na rozpoczęcie roku szkolnego, czy po prostu będziemy tworzyć państwo na zasadzie pewnej... wizji ciepłej wody w kranie, czyli prawda, pewnego minimum, żeby jakoś przetrwać, żeby ci ludzie cokolwiek dostali i rzucanie ludziom takich ochłapów. Nie, ale my mamy pewną przemyślaną politykę gospodarczą, o czym świadczy wzrost gospodarczy na jednym z najwyższych europejskich poziomów. Mamy uporządkowaną politykę społeczną, którą również skutecznie staramy się realizować od wielu, wielu lat i pan prezydent Andrzej Duda jest bardzo istotnym elementem tej polityki, bo sam przecież inicjował obniżenie wieku emerytalnego, które przez
PSL i przez pana Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało, ten wiek został podniesiony wbrew woli Polaków. To też trzeba o tym pamiętać. Dzisiaj na razie się odniesie. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że to był błąd. A może się odnieść? Znaczy, jeśli chodzi o podniesienie wieku emerytalnego, to zrobił to również swoim ręką, głosując za nią, pan Jarosław Gowin, który jest wicepremierem w waszym rządzie, i pana kolega Mateusz Morawiecki. Nie jest pana kolega Mateusz Morawiecki, który był wówczas doradcą Donalda Tuska, czyli premier pańskiego rządu. Nie słyszałem wówczas głosu sprzeciwu. Natomiast to, że pani Turczynowicz-Kierło sama wystawia się tutaj cały czas sprzeciwiała się na czoło tej kampanii, no to ja myślę, że to bardziej powinno zaszkodzić panu prezydentowi. To ja chciałbym od niego usłyszeć, aha, jaką ma wizję prezydentury, a nie chciałbym słyszeć czołowej kampanii, która mówi tylko i wyłącznie o sobie i o tym, co ją w życiu spotkało. Wolałbym, żeby zajęła się organizacją na przykład takiej debaty. To, co zaszło. Dobrze, do tego jeszcze wrócimy, do tej merytorycznej wizji Polski za chwilę po krótkiej przerwie, bo mamy jeszcze dwie części naszego programu, także zapraszam za moment.